kochaj, ponieważ już słonko zachodzi i tak króciutko, króciutko teraz, żeby zanim słonko zajdzie, taki temat na koniec dnia na pewno się spodoba niektórym i na pewno uzyska jeszcze więcej hajtu. A więc uwaga, uwaga, temat jest: nie wierz nigdy kobiecie, dobrą radę ci dam. Uwaga. A teraz wytłumaczę czemu. Czemu masz nie wierzyć kobiecie? Ponieważ jak idziesz do restauracji, to nie oczekujesz, że w tej restauracji usłyszysz najpiękniejszą arię operową. Jeżeli idziesz do opery, to nie oczekujesz, że tam akurat w tej operze będzie najlepsze spa i najlepsze jacuzzi i najlepszy masaż. Jeżeli jedziesz na wakacje, to nie oczekujesz, że na tych wakacjach akurat zdobędziesz tytuł profesora. Po prostu, jeżeli idziesz na wyższą uczelnię, to po to, żeby się wyżej nauczyć. Jasne? Czyli jeżeli idziesz do kościoła, to idziesz do kościoła po wiarę. Do kościoła idziesz po wiarę. I dlatego informuję cię, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kobieta nie jest od tego, żeby jej wierzyć. Kobieta jest od tego, żeby się nią zachwycać. Kobieta to nie jest kościół, kobieta to nie jest religia, kobieta to nie jest restauracja, kobieta to nie jest spa, kobieta to nie jest opera. Kobieta jest po prostu cudem i dlatego kobieta nie jest ani od wiary, ani od sprzątania, ani od prasowania, ani tym bardziej kobieta nie jest od wychowywania dzieci. Kobieta jest stworzona do wyższych celów, do zupełnie wyższych celów. Od wychowywania dzieci to nie jest kobieta, tylko od tego jest teściowa na przykład. Lub opiekunka do dzieci jest od tego. Kobieta jest od tego, żeby ją podziwiać. I kobieta nie jest od tego, żeby jej wierzyć. Kobieta jest po to, żeby ją kochać. Kochać. Rozumiecie? Jak nie rozumiecie, to przyślijcie hajt.